Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z Pana Marysia. Kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, moi drodzy, kochany. Miałem już 4 lata, kiedy widziałem mojego ojca, kapitana Kazimierza Solskiego, po raz ostatni. Dziś nie jestem pewien, czy to, co pamiętam, jest tym, co utrwaliła o nim moja pamięć, czy też odtworzyłem jego wizerunek z fotografii i opowieści mojej mamy. Byli bardzo ładną parą. Okres wolny od służby w 9. Dywizjonie Artylerii Konnej w Baranowiczach, gdzie ojciec był dowódcą zwiadu, a wcześniej adiutantem generała Władysława Andersa, spędzali w górach i nad morzem. To były bardzo szczęśliwe chwile. Główną pasją ojca były konie. Często brał udział w zawodach jeździeckich, z których przywoził nagrody. Pożegnał się z nami jeszcze w sierpniu 1939 roku, kiedy jego jednostka została przesunięta nad granicę z Niemcami. W składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii przeszedł całą kampanię wrześniową. Po rozwiązaniu brygady przedarł się do domu. Był w Baranowiczach osobą bardzo znaną, choćby dlatego, że podczas wszystkich świąt narodowych prowadził defiladę swojego dywizjonu. Ktoś go wydał Sowietom. Aresztowali go jeszcze w październiku. W lutym 1940 roku przyszedł z Kozielska list, w którym nas pozdrawia i informuje, że w obozie spotkał też swojego brata, a mojego stryja, majora Adama Solskiego. Była to ostatnia wiadomość o nich. Kiedy Niemcy odkryli groby w Katyniu, mama zwróciła się do Czerwonego Krzyża z zapytaniem o ojca. Odpowiedź nie pozostawiała wątpliwości. Cywilne ubranie, w którym aresztowano ojca, kartki pocztowe, które mama wysłała do Kozielska, nasze imiona w podpisie. Na pewno chciałby, żebym jeździł konno, pewnie też razem biegalibyśmy na nartach. A podczas kolejnych wakacji nad morzem nauczyłby mnie pływać. Wszystkie te marzenia przekreśliła zbrodnia, której dokonano w Katyniu wiosną 1940 roku.